Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was kolejne rozpakowanie, natomiast będzie to rozpakowanie kolejnego sprzętu, który ma podnieść jakość dźwięku w moich filmach. Jak pamiętacie, niedawno nabyłem ten rejestrator cyfrowy, jest to Tascam DR05. W kilkunastu filmach mogliście go posłuchać, dźwięk faktycznie dużo lepszy niż bezpośrednio z kamery. Natomiast ten Tascam miał być tylko pośrednikiem, ponieważ sam w sobie, jak widzicie, ma mikrofony, nagrywa dźwięk całkiem dobrze, całkiem fajnie. Natomiast nie jest to do końca to, co chciałem, ponieważ on miał tylko przechwytywać dźwięk, zapisywać go w wysokiej jakości. Natomiast moim celem był mikrofon krawatowy. Początkowo rozglądałem się za mikrofonem Rode Lavalier, kosztującym jakieś 800 zł. Do tego byłaby potrzebna jeszcze przejściówka za około 80 zł, więc inwestycja już naprawdę duża. Natomiast może kiedyś się go doczekam, może uda mi się go przetestować, chociażby ściągnąć do testów, ale póki co zdecydowałem się na rozwiązanie troszeczkę tańsze, na mikrofon również firmy Rode. Jednak jest to popularny model SmartLav Plus. To jest właśnie taki mikrofonik, zaraz go sobie rozpakujemy, obejrzymy. Natomiast jest to generalnie mikrofon przeznaczony do smartfonów, szczególnie do produktów firmy Apple. Bardzo dobrze współpracuje z iPhone'ami, natomiast nie ma też problemu, żeby użyć go na telefonach wyposażonych w system Android czy Windows Phone. Tak więc rzecz bardzo fajna, kosztująca ponad połowę mniej niż ten profesjonalny Lavalier. Cenę sprawdzicie sobie oczywiście w opisie filmu. Żeby to działało nie ze smartfonem, a z rejestratorem cyfrowym, potrzebna jest jeszcze taka końcówka SC2 do dokupienia za jakieś 50 zł. I wtedy mamy już komplet z rejestratorem, jest to cały taki zestaw. No cóż, rzućmy jeszcze okiem szybciutko na to urządzenie, a potem zaczniemy już testy tego w bojach. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed Wami mój nowy sprzęt do nagrywania filmów, do nagrywania dźwięku w połączeniu z Tascamem DR05. Mamy tutaj mikrofon krawatowy Rode SmartLav Plus, taką ulepszoną wersję SmartLava, w której m.in. poprawiono szumy tła. Po prostu mamy tutaj mniejsze szumy w tym mikrofonie, więc mam nadzieję, że bardzo fajnie się sprawdzi, że te szumy naprawdę będą mało wyczuwalne, słyszalne w filmie. Mamy przejściówkę Rode SC3, która po prostu zmienia nam wtyk oryginalny, który jest 4-pinowy, na wtyk 3-pinowy, czyli po prostu, który będzie działał z takim rejestratorem cyfrowym. No i widzimy samego SmartLava, informację, że jest to ulepszona wersja, to co powiedziałem, połączenie TRRS, czyli to 4-pinowe, ulepszone audio i kompatybilność z iOS-em, Androidem i tak dalej. I mam informację, że bezpośrednio nagrywamy audio do smartfona lub tabletu. Z tyłu mam informację, iż jest to profesjonalny mikrofon. Mamy też widok na aplikację na iOS-a. Niestety na innych smartfonach nie mam tej aplikacji, więc dźwięk może być troszeczkę gorszy. Już sobie rozpakowujemy. Same specyfikacje chyba będą w środku. Dobra, to jest wszystko. Ja tylko jeszcze szybko pokażę tą przejściówkę. To jest w sumie nic skomplikowanego. Po prostu kawałek kabla, gniazdo i wtyczka. A jest to bardzo ważne w tym przypadku. Inaczej po prostu mikrofon nie działa. No i już patrzymy, co mamy tutaj we wnętrzu. Mamy sam mikrofon. Kabel, jest on powlekany kewlarem, dzięki czemu według producenta nie rozciągnie się, nie przerwie. Po prostu jest on wytrzymały. Mamy ten wtyk, który mówiłem, 4-pinowy, taki typowo smartfonowy, więc na każdym smartfonie to działa bezpośrednio po wpięciu, nie trzeba żadnych przejściówek. No i sam mikrofonik z osłoną przeciwko głoskom wybuchowym, po prostu żeby dźwięk był wyraźny, bez żadnych trzasków, nagłych skoków. Mała rzecz, ale bardzo przydatna. I mikrofonik, z tego co kojarzę, ma kapsułę o średnicy 10 mm. Ale w zupełności wystarczająco. Zresztą testy zobaczycie, posłuchacie sobie niedługo. Tu jeszcze mamy porządny metalowy klips do zamocowania tego na ubraniu. Być może będę dokupował jeszcze akcesorium, które umożliwi montaż tego mikrofonu nie gdzieś na koszuli, na ubraniu, po prostu tylko blisko ust, bo jest coś takiego. To wydatek kolejnych 100 zł, natomiast przemyślę to. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. No i mam tutaj chyba jeszcze jakąś instrukcję lub gwarancję. Tutaj mamy jakiś pasek montażowy na rzepie. Tutaj kuleczki przeciwwilgoci, to od razu trzeba wyrzucić. No i Quick Start Guide. Aplikacja z App Store do pobrania.
Więc jeśli ktoś ma urządzenie Apple'a, a chce sobie nagrywać w dobrej jakości, to jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli nie ma, to polecam rejestrator cyfrowy, chociażby Zuma H1 za jakieś 350 zł lub takiego Tascama jak ja mam. Ceny sobie też sprawdzicie w opisie filmu. No i widzimy tutaj informacje o tym mikrofonie, jego części składowe. Natomiast szukam jeszcze szybciutko specyfikacji. Mamy informację, jak go zamontować na tym klipsie, jak go sobie najlepiej dopasować do ubrania, w jakiej odległości. Natomiast specyfikacji niestety nie widzę, więc troszkę szkoda, bo chciałem Wam powiedzieć o nim troszkę więcej. Natomiast myślę, że te informacje zdobędę Wam do pełnej recenzji i wtedy sobie o tym posłuchacie. Widzę, że coś tutaj mi naprószyło strasznie, ale trudno. Dobra, w takim razie to jest pierwszy rzut oka na mój nowy sprzęt do nagrywania dźwięku w połączeniu z Tascamem DR5. Ten mikrofonik Rode SmartLav Plus będzie się sprawdzał, mam nadzieję, świetnie i będziecie dostrzegać i słyszeć różnicę w dźwięku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, ceny tych gadżetów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!